Jestem już w Warszawie, ale zamulają paciuloki na prawym pasie. Nawet niecałe 80 jedziemy. Żenada. Ha, fotoradar jeszcze kiedyś był. Nieźle. Pierdoli się taka sierota jariską i chuj. Tesco, chuj pol. No i będzie pis dojechać 70. Latujemy do szklarni. Jak na prawo. Tutaj to. Szklarni już stoją. Za 200 metrów. No i my też postoimy. Solidarność. Czy w szklarni, czy poza nią trzeba stać. Uroki dużych miast. Nie no, jazdy w korku to nie będę nagrywał. Tutaj towarowe wagony, w kurwę towarowych wagonów. Po lewej stronie jest terminal kontenerowy, ale przez ten sznur zestawów może być ciężko zobaczyć. O, ja bym cię podwiózł. O, chwila przerwy między ciężarówkami, także może coś tam będzie widać. Pełno tych kontenerów. Dobra, ja co? Kierunek Augustów. Koteł mówi elo ziom. No to elo. Dobra, puszczaj mnie kutasiarze. No co za kurwa oplem stoi. Uciekam. Nie ma co w korkach stać. Bye bye. O, kominy. Od razu mi się na sercu cieplej zrobiło. Prawie jak u nas na Chropocowie. Zwolona prędkość, mówisz. Oszą.
muszą. Teraz wbijamy do Białołęki. Tutaj to nawet dosyć luźno jak na Warszawę. Nowe osiedle mieszkaniowe Port Żerań. W Warszawie mieszkania droższe niż dom na Śląsku, także nie skorzystam. Dawaj, Malina, jedziemy. Firmowe auto, firmowe paliwo. Dźwig czteroosiowy. Chyba o tych blokach mowa. Kierunek Augustów, Suwałki. Za 300 metrów zjedź na lewą stronę. Już jestem na lewej stronie. Uprzedziłem cię. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Za 80 metrów zjedź na lewą stronę. Cztery kilometry mniej więcej mi zostało do firmy. Chyba się nagrywa. Trzy pasy do jazdy prosto. Także mogę się wbić na prawy raczej. Kolejna tablica przypominająca o zakazie. Dziwi mnie, że jest od 7, od 6, no ale. No lepiej jak jest od 7, zawsze ta godzinka więcej można pojeździć. Chyba najgorzej z zakazami godzinowymi to wypada Wrocław, bo oś tam nawet nie pamiętam w jakich godzinach to jest, ale. Chwila, bo się muszę jednak wbić z powrotem na ten. Niepotrzebnie zjeżdżałem na prawy. Cirklozaury atakują, łap całe stado. Jak na razie to gady łapią nas. Pozdro krokodylki. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Gdzieś już to słyszałem. O, Biedronka. Ciężarówki sobie z Biedronki parking zrobili. Biedronka Autohof. No kurde, jak na Warszawę. To jest za bardzo, jakoś mi się w oczy nie rzuciły większe stacje z parkingami dla ciężarówek. No już trochę kilometrów przejechałem.
No jak widać, Warszawa nie jest przyjazna dużym ciężarówkom, z czym wcale się nie kryją. Wprowadzili zakaz tranzytu i wymyślili, że tam Krajową 50 i tam innymi krajówkami się będzie objeżdżać Warszawę. Chuj z tym, że jest S8 przelotówka, lepiej wyjebać o kilkadziesiąt kilometrów dodatkowo okolicznymi miejscowościami. Tak, Warszawa to jest jednak stan umysłu. O. Komunikacja miejska MZA szuka kierowców. O, 4700 proponują. Ciekawe, jak to rzeczywiście na czysto wychodzi. Ale jak miałbym być kierowcą autobusu miejskiego, to raczej nie w Warszawie, bo bym chyba ochujał. A raczej na pewno. Już lepiej sobie turystycznym gdzieś pośmigać jakieś trasy. Pozdro Tomazzo Magro! Mam kumpla Tomka, który właśnie lata jeździł ciężarówkami. Potem zrobił kategorię D, kurs na przewóz osób. Najpierw śmigał miejskim autobusem właśnie w Katowicach. Potem przeszedł na turystyczne i mu się to podoba. Tomuś uśmiechnięty, zadowolony, no i spoko. Jakbym miał właśnie busami napierdalać, to też bym wolał turystyczne niż miejskie, bo co chwilę się zatrzymywać na przystankach. Szczerze mówiąc, wolałbym być motorniczym tramwaju niż miejskim autobusem naginać, bo mógłbym tak jak Karol Krawczyk. Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Dobra. Ulica Klasyków. Ograniczenie 10 ton zaczyna się za 1-3 km. Ja do firmy mam niby 1-1. Oby to była prawda. A nawet jak nie, to zgwałcę delikatnie te ograniczenie. Teraz trzeba zobaczyć na podglądzie, gdzie to jest. Coś mi się internet przywiesił. Dalej mnie widzi tam w okolicach Wołomina. Nie ma co jak polegać na telefonie. Co za badziewie. Przyjazd na miejsce za 300 metrów. A, dobra, odwiesił się, musiałem wyłączyć, włączyć. Nie wiem, czy to nie będzie już tu. Ach, to chyba było już tutaj. Także spoko. Włączam awaryjne. Trzeba będzie troszkę pocofać. Dobra, wyłączam kamerkę, bo będę wyglądał jak debil.